Dobry wieczór, Tomaszu. Pierwszy raz jesteśmy w Tomaszowie. Jest nam bardzo miło, że jesteście z nami. Panie, proszę panów o mocne przytulanie. Witam, nazywamy się Niebo Nie, powstaliśmy w 1999 roku, czyli w styczniu w przyszłym roku, dokładnie 10-lecie, w skład zespołu wchodzi 4 muzyków. Ja piszę teksty i muzykę, Wodek Hechło, czyli Woody, na bębnach siedzi Les, czyli Leszek Hadryś, na basie Romek Kolebacz, czyli tak zwany Ramon i najszybszy gitarzysta w Polsce Darek Wawrzyniak, tak zwany Młody. Nazywam się Leszek Hadryś, gram w zespole Nie na perkusji. David Weckl jest moim najbardziej ulubionym perkusistą. Winnie Kalajuta. Darek Wawrzyniak, gitarzysta Niebonia. Nie, to nie jest opinia. To są pomówienia kolegi z zespołu, który żartobliwie czasami podsumowuje tak moją osobę na koncertach. Jest wielu lepszych gitarzystów. Taka nasza rewolucja, cholernie wolna, jak ewolucja. Dzisiaj nie mamy nic do stracenia. Zmienia się wiarę i świat się zmienia. Dzisiaj pod prąd, to nowy trend. Wbrew zabobonom, myśleniu męż. Dzisiaj się rodzi wiara w nas. Bogu na ziemi najwyższy czas. Dziś umierają stereotypy. To
Toman Ramon Kolebacz, jestem basistą, gram w zespole Niebo Nie. Ulubiony basista? Trudne pytanie. To znaczy tak, bardzo lubię styl gry basisty Red Hot Chili Peppers. Na pewno jego luz grania bardzo mi odpowiada, jego poruszanie się na scenie z basem. Widać, że gość ma wszystko nieźle poukładane. A jeśli chodzi o polskich basistów, no to jest kilku bardzo dobrych basistów. No, nie będę wymieniał, bo nie chcę tutaj jakoś tam specjalnie wyróżniać kogoś, ale jest kilku, którzy naprawdę wiedzą, co robić z tym instrumentem. Jedziemy. Rzuci na tę blondynkę albo na tę pod oknem wielką okną szatynkę. Każda z nich mnie rozprasza, każda z nich na mnie działa. Chciałbym muskać włosy, chciałbym kochać ich ciała. Ta brunetka jest brzydka, nawet szkoda fatygi. Po raz pierwszy jest dzisiaj na lekcji religii. Jest odważna, bo przyszła, choć jej ojciec zabrania. Chcę mieć lepszą ocenę ze sprawowania. Tyle rzeczy na świecie, każda z nich mnie rozprasza. Może ksiądz mi poczyta Ewangelię Łukasza. Boże, to mi pomoże, Boże, to mi pomoże, Boże, to mi pomoże, Boże. Gramy muzykę czysto rockową. Czasami coś tam w rytmie regałów ewentualnie, ale to rzadko. Raczej trzymamy się takiej konwencji czysto rockowej. Ja piszę teksty, przynoszę na próby kompozycje, a chłopaki je aranżują, głównie Darek Wawrzyniak jest takim mózgiem muzycznym zespołu. Tematy są niepopularne, czyli między innymi dlatego nazwa zespołu Niebo Nie, bo jedziemy pod prąd ogólnie rzecz biorąc. To znaczy dawno, dawno temu nazywał się troszeczkę inaczej, Wab Milion Bab, tam była też nazwa Krępa Mila Glempa przez jakiś moment, ale ogólnie od 99 roku nazywamy się Niebo Nie. No w tej chwili mamy dość długą trasę, kilkanaście koncertów jesiennych w miastach, w których nie byliśmy w zeszłym roku, częściowo w zasadzie w tym momencie. Zobaczymy, jak to się odbije w tym roku, jeżeli chodzi o klubowe grania. Znaczy w tym momencie mamy dwie płyty oficjalnie wydane na koncie, przy czym jedna została opublikowana darmowo w internecie z racji pewnych kwestii niekoniecznie wygodnych przy wydawaniu przez znane nam wszystkim popularne firmy fonograficzne. Natomiast trzeci krążek, właśnie robimy materiał, już gramy na koncertach pierwsze utwory z tego kawałka. Niedługo będzie demo dostępne, zobaczymy czy w internecie również. Przyjechaliśmy ze Zduńskiej Woli, w Tomaszowie jesteśmy po raz pierwszy. Słuchajcie, nazywamy się Niebo Nie. Jest nam bardzo miło, że jesteśmy z wami dzisiejszego wieczoru. Na bębnach moim kolega z zespołu Dobry gra na bębnach Leszek Kadryś, czyli Les. Poklaski na niego. I zaraz obok niego na basie mój kolega z zespołu, który gra na basie, tak zwany Ramon, czyli Romek Kolebacz. Poklaski dla niego. Najszybszy gitarzysta w byłym Układzie Warszawskim, artysta poprzednio zwany Młody, Darek Wawrzyniak, Młody. A na mnie mówią Młody.